Witam serdecznie, moim gościem Kamil Grudek, Green Power NS. Dzień dobry. Kamil, ciężki dzisiaj mecz. Trzeba powiedzieć, wiem, że jesteście ci rozczarowani nie tylko może swoją postawą, ale też pewnymi losami tutaj dzisiaj też. Czasem trudne sytuacje, ale taki jest sport i trzeba powiedzieć też chyba, że Instal Service bądź co bądź postawił dzisiaj bardzo wysoką poprzeczkę. To znaczy powiem tak, zawsze gdzieś u zawodników, którzy grali w piłkę, czy grają dalej, kopią, zawsze jest ta chęć wygrywania, tak? Czyli gdzieś każdy chce wygrywać każdy mecz, jak się nie układa, no to każdy się trochę denerwuje, czasem mogą ponieść emocje, wiadomo, to jest sport. Druga rzecz, szacunek, w tym momencie chciałem pogratulować przeciwnikom, bo będąc w ich wieku, jeszcze aż tak wiekowi nie są, ale myślę, że będąc w ich wieku chciałbym się tak jeszcze ruszać jak oni, w takiej dyspozycji być, szczególne tutaj ukłony dla bramkarza Instal Service, bo naprawdę wyczyniał dzisiaj cuda w bramce i to naprawdę wielki szacunek. Druga sprawa jest chyba taka, że Mikołaj był bodajże 4 dni temu, czy tam 5, 6 grudnia, ale to my dzisiaj zrobiliśmy prezenty przeciwnikom, bo to w jaki sposób tracimy bramki już od 2 czy 3 spotkań, no to jest właśnie takie rozdawanie prezentów, taki Boxing Day jak w Anglii i tego chyba było trochę za dużo, tego było za dużo dzisiaj. Trzeba powiedzieć, że przez cały mecz nie kontrolowaliście wydarzeń, ale na pewno z większą siłą atakowaliście, bardzo dużym animuszem, tylko to właśnie błędy, gdzie oni kontrowali, bądź też błędy, choćby nawet dzisiaj na linii bramkarz-obrona, były przynajmniej 3 wejście tak samo. No, ciężko mi ocenić, ale skąd tyle błędów w jednym meczu? Nie wiem, myślę, że może to być spowodowane tym, że widujemy się teraz tylko już raz w tygodniu na meczach tutaj ligowych i to zgranie mimo pozorów może się wydawać, że powinno być większe, ale tak naprawdę chyba idzie w tym momencie w drugą stronę. Musimy chyba się spotkać raz jeszcze dodatkowo i coś potrenować. Druga rzecz właśnie, że nie ułatwiają te błędy, gdzie my chcemy atakować, gdzie my chcemy skupić się, skoncentrować na tym atakowaniu, no to wtedy robią się te tak zwane babole i to wtedy, no wiadomo, ten balonik pada powietrze z niego, tak? I też nerwy się wkradają w nasz zespół, potem się to przekłada na przeciwnika, na sędziów, bo się denerwujemy i dlatego też troszkę nerwowo było pod koniec, z jednej i z drugiej strony w sumie. Nie uważasz, że może zbyt ambicjonalnie podeszliście do tego sezonu w drugiej lidze, żeby to może wygrać, zająć drugie miejsce, bo teraz troszkę rzeczywiście siły weryfikują inne drużyny, ale nie ma co tutaj mówić, że jest źle, bo naprawdę potencjał u was jest chyba jeden z najwyższych w całej drugiej lidze. To znaczy też wracając do przeciwnika, bo tutaj w drużynie rywala byli zawodnicy, gdzie ja jeszcze za młodo ich tam gdzieś pamiętam z boisk, więc tutaj na pewno doświadczona drużyna bardzo. I myślę, że jeżeli by, nie wiem, może mieli jeszcze jakiegoś czynnego zawodnika w swoich szeregach, który by trochę robił więcej szumu, był troszkę szybszy, no to by mogli śmiało oni powalczyć o wygranie tej ligi z takim bagażem doświadczeń. My chyba teraz tak naprawdę zostaliśmy zweryfikowani przez 2 ostatnie mecze. Mimo, że mamy gdzieś tam 1 czy 2 zawodników, którzy gdzieś jeszcze grają, kopią, no to zgranie, tak jak mówię, no nie przekłada się w to w tym momencie. A szkoda, bo chłopaki są naprawdę fajni i też tworzymy fajną ekipę, ale na razie coś nie idzie, zacięło się. Tak czasem bywa. Także życzę, żeby to się odblokowało i takich efektownych zwycięstw jak od początku sezonu. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.